Witajcie. Wprost z gorzelni na Skligę mówi do was Norbi. I to jest kolejny odcinek z cyklu Przygody Geralda Wiedźmina. Tym razem pójdziemy sobie do druida Fridjofa, który będzie mógł przekonać gremistę do rozmowy. A dzięki temu, że mamy tutaj znak szybkiej podróży, nie będę musiał drałować ani na piechotę, ani też konno. Ale oczywiście, zanim ja się do tego znaku szybkiej podróży tutaj doślizgam, trochę jeszcze oczywiście minie. Nie, no, oczywiście żartowałem. Palisada to może nie wieś Blendeir. Tak będzie szybciej i ciekawiej. Nie, nie będzie ciekawiej. Zdecydowanie nie. Ciekawiej jest podróżować. Wam to się chyba powodzi, co? Słyszałem, że macie w górach srebro. Mieć to niby mamy, ale zabrać go nie idzie. A co? Żyły są za głęboko w skale? Nie, w tych pieczarach coś mieszka. Coś, co zabije każdego, kto wejdzie z Kilofem. O! To było ciekawe. Ja nie pamiętam, czy nie ma takiego zadania pod nazwą Zaginieni Górnicy. I to by było coś dla mnie, bo wtedy rzeczywiście mogę sobie zdziałać coś tutaj i jeszcze pomóc chłopom przy okazji. Nie podoba mi się to. Nie powinieneś sam za nas karku nadstawić. Ale będzie jak. Wągry, co ty masz na gębie? Nie chcesz mojego mięsa, to trawę żryj. Dobra. Ty jesteś Fridjof? Fridjof. Zgadza się. A ciebie wiedźminie jak wołają? Zobacz, jaki ma czerwony oczy ten wilk. Błęda, obcy, mutant. A czasem nawet po imieniu. Geralt z Rivii. Człowiek z dystansem do siebie. To jakie szkły. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivii? Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka. No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, czekaj, a może ty mi pomożesz? Niby jak. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? Ciekawe. Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę. To nie ma być burza, to ma być normalny deszcz. I to najlepiej długo padający, a nie burza, która tutaj przyjdzie i zniszczy. Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. O, mądrze mówi. Nie, źle powiedziałem. Mądrze prawisz. I co? Uch! Skóra! Swarm! Watna hala! Zaczyna się. Nie lubisz srebra, co? Mgłaczki! No nie, teraz już trzeba trochę się tutaj... A może tak? Lotta Himmel, Lotta Mulla, Braka Ochtar! A masz! Jeszcze jeden. Pięknie! Zaraza! Ochroń mi go. Dobrze. A ty! Taki jesteś, cwany?
Burza psia krew. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszło całkiem drodne. Powiem szczerze, że... Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Aj, źle. Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. No? Coś mi tu śmierdzi. Coś mi tu śmierdzi ten rytuał ichniejszy. Potrzebny mu jest kwiatek, potrzebny mu jest jeden gość i potrzebny mu jest spirit. Spirit? No, starik, gdzie tu... jak to było? No, starik, pokaży, gdzie tu może znajdować się spirit? Albo inaczej, spirit. Dobra, no i co? I teraz najprościej byłoby się udać bezpośrednio, ale... Oczywiście najprościej dla mnie będzie udać się szybką podróżą. Wiecie co, próbowałem załatwić gości, czy te mglaczki, załatwić je przez Axie. Dlatego się trochę bawiłem z tym. No i powiem szczerze, że dało radę. Ale też i spowodowało to mniej więcej tyle, że trochę ja przy okazji obrywałem, no ale to trudno. Dobra, gdzieś ty jest gremista, gdzieś ty jest. Ależ pięknie pada. A moje moduły były wysłuchane swego czasu i powiem szczerze, że to przeze mnie nie padało. No. Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś. Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Frithjof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki. Jak sobie życzysz, mistrzu. Jest, mój master. Jak sobie życzysz, mistrzu. Jeszcze będą z siebie ludzie, wiedźminie. No, a teraz sio, na dwór. Jest, mój master. Zaczekaj do następnego dnia. Oczywiście, nie ma problemu. Może się rozpogodzi. Nie lubimy deszczu, a dalej pada. A, zobaczmy. Jeszcze? Chyba niezły ten rytuał był. Zamknięte potrzebujesz klucza. A, klucz leży pod wycieraczką z lewej strony. Nie, żartowałem. A czeka do następnego dnia. No to może tu jeszcze jeden. Jest. Porozmawiaj z gremistą o nagrodzie. Oho! Dajesz się bucha, ale towar. Najlepszych z Morskogel. A szpirycik z Gradowej Góry. No, wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Frithjof. Wreszcie coś poza tymi cholernymi elixirami. No tak. Nie dość, że się... Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Herald! Mówiłem ci, przeszasz. Tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Przeszasz. Kręgu z ręgu. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał? No dobrze, Geralt. Nalej sobie. I zaczynamy nauki. No, nauka przy butelce, to lubię. Nauka przy butelce, to lubię. Ach, no,
Ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj, siadaj. Zacznijmy od przyswajania toksyn. Tu, rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Przyswajanie toksyn. Łatwiej opanujesz moje szakretne metody. Zobacz. Bierzesz eliksir. Eliksir? No, mówią, że starość nie radość. Ale jaki gość, normalnie. Bierzesz eliksir i chlop. Ej, zażywasz. No super. Zadanie, żadanie zaktualizowane, zakończone. Świetne to zadanie. Jestem teraz mistrz. Mogę coś od niego kupić? Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem. Czego jeszcze chcesz? Masz coś na sprzedaż? Ale drogo. Czy nie będziesz pan tutaj ze mną targował, co? Większy kamień runiczny Welsh. Bierzemy. Oh my god. Szansa na zamrożenie, podpalenie, wytrącenie z równowagi. Drogo. No i pytanie teraz, co ja w ogóle mam? 2241. A tam pierdzielić to. A czekajcie. Receptura Rebis. Vermilion. Nie wiem nawet, powiem szczerze, co mam, czego nie mam, ale te są tanie. Mogę sobie pozwolić na to, żeby nawet to wszystko wykupić, nawet nie patrząc, czy mam, czy nie mam. 13 tysięcy mi zostało jeszcze, więc... Bywaj. Zobaczmy, jak mi się... Schematy. Zaszalałem. No dobra, słuchajcie, teraz, co zrobić z tak pięknie zaczętym odcinkiem o wysoką stawkę? Szmok, nie, szmok to nie, opiekun laszu, to może nie, poszukiwania, szkoła gryfa. Ewentualnie. Teraz będą mi wyskakiwać przez długi okres czasu. Mogę sobie zrobić tutaj od razu parę znaków zapytania. Co się będę przejmował? Tędy. Na tym cmentarzysku wielorybów już byłem. To teraz, dobra. Zrobimy w ten sposób. Teraz idę odzyskać odrobinę kasy. Tak jest, trochę się wycyckałem z tej kasiorki, no i trzeba się... Co tutaj jeszcze? Nie, tutaj jest tylko i wyłącznie... 98 kroków. O! Gwen. Żywiołak. Żywiołak, czyli jest to tam magicz... Czekajcie, znowu zapomniałem. Bestiariusz, żywiołak, to są igonsoty. Tak jest, magiczne. Ekwipunek. Szybciutko, nie zastanawiając się...
Istota magiczny, unikat. Jak bardzo mam zniszczony miecz? 73%. No daj radę. Powinno być nieźle, tym bardziej, że mam unikatowy. To plus 50 do siły. To jeszcze raz Quen. Dodatkowo jeszcze północny wiatr. Wyciągamy miecza. Gdzie właśnie jest? Żywiołak ziemi. O tak. I odskok. I ładnie. I znowu. Albo spróbujmy go mocnymi. Odskok. Tak jest, zdecydowanie to mi lepiej działa, ale niestety już ulepszony. A, przywalił. Wiecie, co by mi się przydało? A, jeszcze mogę sobie to wziąć. Tak jest. Ulepszony grom. I dzięki temu załatwiony. Super. Okej, ciężka zbroja z Mahkamu. Ciekawy jestem, ileż ta zbroja jest warta. Czekajcie. 5% dodatkowe zioła. Pancerz. Nie wiem, wypróbować sobie ten mieczek. A właśnie, jeżeli bym zastosował ten... Zobaczcie, o jest o dziwo z kotem. Aha, czekajcie, coś przetestujemy. Techniki szkoły kota. Ekwipunek. Teraz mam niedźwiedzia. I zobaczcie, obrażenia od ataków mieczem 2043. A to jest ciekawe, bo ja mam kota i powinno być dużo lepiej. Ale zobaczcie, jak mi od razu podskoczyło obrażenia. O, warto. No to dobra, zostawiamy to tak, jak jest. Czyli to nie jest zależne od mieczy, tylko jest zależne od zbroi. Mam 4 i to mi daje praktycznie podwojone. Czy tam nawet naprawdę nieźle. Dobra, zostawiamy to. Tu będzie, nawet jeżeli zastosowałbym ten miecz, to nie byłoby dużej różnicy. Okej, okay. A widzicie, tak to działa. Ciężka zbroja z Mahkamu. Wow, 1111. Plus 622 do żywotności. Odporności. Aż sobie zerknę. No dobra. Nie mam więcej pytań, jak Geralt wyglądał w tej zbroi. No, jak dla mnie koszmar. Dobra, fajnie, tutaj mamy jedną rzecz załatwioną. Dodatkowo teraz idziemy w drugą. 152 kroki. Nie ma tutaj jeszcze nic ciekawego. Księżygon. Tak, dokładnie. Brać płotkę, nie brać? Oto jest pytanie. O kurde. Zobaczcie, co się tam dzieje. Podejrzewam, to będą nekery, czy to będą wilcy? Patrzcie, jeden cios.
coś niesamowitego. Nie spodziewałem się, że aż tyle może mi w tym momencie na tym poziomie dać włożenie, no właśnie, plus 5 do kota. Coś niesamowitego. Nie, dobra. Kolo, patrz na gdzie jest ta strzałka. Mam przejść za górę? Tak jest. To są jakieś zabudowania jeszcze, więc chyba tak będzie najlepiej. Okej. Górskie ośnieżone szczyty i zaraz spadnę w dół. Czemu mnie to nie dziwi? Ale przy okazji sobie popatrzymy na też jakżeż fantastyczne widoczki. Dobra, już nie będę mówił jak gremista. O, tutaj coś fajnego jest. Było. Dałbym się radę tutaj sturlać albo zjechać tutaj tak się... Czemu tutaj jest śnieg, a tu mi deszcz pada? Dobra, nie będę kombinował. Poprosi będzie przywołać płotkę. Coś mi się tak zdaje, że trzeba będzie naokoło, powiedz. Endriagi. O. Dobra, odsunąć się. To jest dobre, bo tak naprawdę, zobaczcie, wpadacie w Endriagi na pełnym impecie. I nie zwracacie uwagi na to. Ja, no dobra, słuchajcie. Wszystko jest fajnie. Ja tutaj mam lekki pancerz. I teraz wyobraźcie sobie, że macie pancerz niedźwiedzia, który jest ciężki. Jeszcze dodatkowo lepiej upancerzony. Daje więcej do pancerza. Czemu to jest na czerwono? I no to wówczas to praktycznie jesteście nieśmiertelni, bo tak niewiele wam mogą zrobić ci wasi przeciwnicy. To też niedobrze. Ale, o dziwo, obrażenia mają strasznie jakieś niskie. Myślałem, że tutaj będzie mocniej bił, mając taki DPM, ale okazuje się, że nie było tak dobrze. A! Patrzcie ją. Patrzcie teraz. Dobra, Endriagi załatwione. Mniejszy zielony mutagen. Nie macie jakichś czerwonych mutagenów czasem przez przypadek? Z jednej strony jest to fajne. Właśnie, że tak naprawdę nie zwracamy uwagi na to, że one nas biją. Z drugiej strony też zaczyna się to robić trochę zbyt łatwe, bo wpadamy między takiej Endriagi, które mnie dodatkowo jeszcze nie tak dawno rozwalały jak same chciały, a teraz wpadamy w taki dużą zgraję tych Endriag i tak naprawdę niewiele mi robią. Czy to jest lepsze? No właśnie. Czy to jest lepsze? Hej, ja tutaj chyba byłem. I teraz sobie wypróbujmy młyneczek. A.
Dajesz. A nie zauważyłem, że tu mnie się z tyłu jest. Mniejszy czerwonym mutagen. No, 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 no. Może jeszcze jeden? Please. Jest jeszcze jeden czerwony? Jeszcze jeden, please. Zielony. Widać, że już mam zniszczony miecz, bo widać to po obrażeniach. Pasowałby go troszeczkę jeszcze stępić na kimś, bądź coś na czymś. Kurde, jeszcze wykuty tutaj w skalę w ten sposób. Aha, tutaj coś jest. Schody, stopnie. Naprawdę świetnie to wygląda. Dobra, tutaj mamy tu był jakiś znak zapytania. Nie, to jest tylko osada. Dobra, to czyli mam iść tutaj. Ale, słuchajcie. To jest tak. Ja bym sobie poszedł tutaj. Ale może tak, może lepiej byłoby wziąć łódeczkę. O, zrobimy to w ten sposób. Ja sobie wezmę łódkę. Przepłynę do tej osady. Wsteczny. Zobaczcie, jak łódkę daje na wstecznym. Nawet fajne jest to, że żagiel się wygina w odpowiednią stronę. Nie jest tak, że to jest tylko takie głupie, a wracam sobie, znaczy zawracam sobie, tylko żagiel też wygina się w odpowiednią stronę. Ej, a ja tam chyba nie wejdę w ten sposób. Zobaczcie, bo to jest tam na górze, tylko czy pytanie... Zaraz, czekajcie. Ja sobie zerknę na to. Nie, tutaj może będzie jakieś, chociaż nie, to jest daleko. Kurde. Nie ma tak dobrze, gra mi nie ułatwia tutaj życia. Stop. Chciałoby się na skróty, tak jest, no wiadomo. Nie tym razem, proszę pana. Kurde, mam kuszę. O! Dawaj, następna. Jacy, ale... O jest, wreszcie mam zniszczony miecz. Niezłe to było. Teraz wreszcie zniszczyłem miecz tak do końca, dlatego też mogę go naprawić. I to będzie od razu oznaczało chyba zwiększenie... Czekajcie, bo mi się tutaj coś ciemno robi. Jeszcze regeneracja żywotności. Jak widzieliście, od razu widać po obrażeniach, że miecz jest zniszczony. 46%. Bo ja tutaj powinienem przy tym swoim DPM-ie, jak widzicie, ponad... Nie, 1550 teraz mi pokazuje. Prawdopodobnie jakiś tylko błąd poprzednio był. A spróbujmy sobie tak zrobić. I za chwileczkę wejść jeszcze raz. Nie, to nic nie daje. Czekajcie, jeszcze raz. Tak, 1200 na tym triggerze. A to tylko dlatego, że ten niedźwiedzia już jest zniszczony.
do Igni. A na razie nie będziemy nic do niego wkładać. Nic się nie stanie, jeżeli ja trochę powalczę bez żadnych dodatkowych ulepszeń. Czekajcie, co ja mam? To mogę zrobić coś takiego. O kurde, o kurde, o kurde. Cyklop na 30 poziomie. Nie ten miecz. Cyklop. Bestiariusz. Cyklop, cyklop, cyklop. Ogrowaty. Ekwipunek. Olej, ulepszony olej przeciwko ogrowatym. Upiory. Jest ogrowaty. Mam zwykły olej. Nie mam ulepszonego. Dobra, jeszcze dodatkowo północny wiatr i moim sposobem go chyba tutaj najlepiej załatwimy. Czyli, zobaczcie, tak. Dobra, odskok, 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 odskok. Cholipka. Dwa razy sobie wziąłem. O! Kiedy ja go załatwiłem? Przecież nie zadałem mu kto wie ile obrażeń. No dobrze. Najważniejsze, że się udało. Najważniejsze, że go załatwiłem. Najważniejsze, że nie dane mu było przeżyć tego spotkania ze mną. O kurde. Nie żartujcie. Miejsce mocy? A gdzie jest to miejsce mocy? Tutaj nic nie ma. Ho, ho, ho. No. To lubimy. Tylko jak tam się dostać? O, to jest pytanie. Za 10 punktów? Pomyślcie, że nawet nie spodziewałem się kiedy... Czekajcie. Dałoby się radę tędy wspiąć? Nie dałoby się. Oho. Hopsaj. Hopsaj, Geralt, hopsaj. Hopsaj, Geralt. Hopsaj, hopsaj. Magia. To miejsce mocy. Pięknościowo. Coś jeszcze... Mistrzowska zbroja wiedźmińskiego cechu gryfa! Yes! 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 Buty, spodnie, rękawice i zbroja. Co z tego, że jako na pewno jest na poziom kamień runiczny, Blood Ed. Ulepszone wyścigowe. Ależ fantastico. Jeszcze dodatkowo miejsce mocy i teraz bym spadł. No ja jestem mistrz. Niech żyje zgrabność. A, widzicie, tędy jeszcze jakoś mogą się dostać do tego miejsca. No oczywiście, w tym momencie co robimy? Wsadzamy sobie dodatkowo w młynek. Byle nie do kawy. I tu mi brakuje jeszcze, proszę Państwa, do wydania 5 punktów. Jestem na poziomie 25, a już mi niedużo brakuje do poziomu 26. Co będziemy mieli na poziomie 26? Dodatkowo jeszcze możliwość włożenia czegoś tutaj. Ha, będzie nieźle. Będzie nieźle. Czekajcie, przemedytujmy sobie godzinkę. Z rozpędu powiem, że... Powiem szczerze...
Zastanawia mnie to, czyżby on się tutaj odrodził? Dodatkowo jeszcze... Tak, mamy ulepszony północny wiatr. Medalion drży, to miejsce mocy. Odrodził mi się cyklop. No i w tym momencie mogę z nim trochę powalczyć i trochę chyba sobie nabić punktów. A to jest ciekawostka. A, zobaczcie jakie obrażenie. No coś niesamowitego. Oko cyklopa, stara niedźwiedzia skóra, nasycone odłamki. Słuchajcie, zróbmy tak w formie ciekawostki. Czy... Na razie nie będę się z tymi harpiami bił. Przemedytujmy godzinkę. Ale obrażenia, jakie mu zadaje, ponad 1000. Ha, zobaczcie. Więc jeszcze raz wyśmienity grom. Teraz Quen. Mieczol. Teraz go zamrozimy. I młyneczek. Patrzcie. I kolejny cyklop na moim koncie. Ciekawy jestem, jak dużo... On co prawda niewiele tutaj mi to daje, ale... Zrobimy sobie takie małe cmentarzysko cyklopów. Co wy na to? 1000... O, z ciekawości. Zobaczmy, ile daje mi ubicie jednego takiego cyklopa. 1646 punktów mam na chwilę obecną. Quen, Mieczol, rzucimy raz, dobra, jeszcze raz, teraz młyneczek, 1646 punktów miałem, mam 1681, 46, czyli około 35 punktów, dobrze liczę? Tak, 35 punktów daje mi zabicie jednego takiego cyklopa. 10 cyklopów. Już mam 350 punktów. Ha, ciekawostka. Czyli jeżeli chciałby ktoś sobie tutaj nabić punkt, ale zobaczcie jaka wielka łapa i dodatkowo takie brzydkie paznokcie. Jakby ktoś sobie chciał tutaj ponabijać punktów po to, żeby podnieść sobie poziom, to przechodzicie sobie w to miejsce i naparzacie się z cyklopami. Ja tutaj chyba tak zrobię, chwilę tutaj poświęcę czasu i zobaczę, ile mi się uda tego tałataństwa tutaj pozałatwiać. Natomiast wam tutaj z miejsca, z cmentarzyska cyklopów serdeczne dzięki za oglądanie odcinka, mówi Norbi. I mam nadzieję, że podobało wam się to. W następnym odcinku nie wiem, co będziemy robić. Pewnie dalej będę odszukiwał sobie tutaj wszelkiego rodzaju znaki. A na razie, bywajcie.